Kozieleckie oczywiście. Podoba mi się ten twój stecher. Ledwo przyszedł i już poderwał najlepszą dziewczynę. Co? Nie licząc obecne oczywiście. A zmyślny, jaki zmyślny. Zauważył, że narzeczony musiał zdrzemnąć się w służbówce, to już poszło ciebie, już pod parą. Tak ten. Zaraz. Dobrze, zaraz zapiszę. Czy jest tu na sali jakaś pani Karwowska? Pani Karwowska. Co? Halo, pani Karwowska! Halo, jestem, to ja jestem Karwowska. Halo. Ale nie, czy to. Nie, Karwowska. Mamo! Mamo! Słyszysz mnie? To mówi Marek! Marek Karwowski, mamo! Mamo, ja go tam urządziłam prywatnie! Tak co grał na cały regulator! A ja na poniedziałek muszę nauczyć się geografii! Niech mama jej powie! Mamo! Mamo! Mamo, my nic nie robimy! Przyszła do mnie koleżanka z kolegą! I uczymy się! Tak! To na górze mamusiu grają! Zaczekaj. Ojciec chce z tobą porozmawiać. A, Stefan, brawo, brawo, papierosa przywiozłem. Za pani, pani? Proszę. To nic nie szkodzi, ja mam. Na komicie. Może być ten. Tu się trzyma. Śliczna dziewczyna. A, tańczy. Co? Stefciu, pozwól na chwileczkę. Dzieci chcą z tobą mówić. Wie pani, bo mamy dwoje dzieci. Dorosłą córkę mamy i podrastającego chłopca. Dwoje, tak. I Stefan jest bardzo do nich przywiązany. Stefcie, pozwól. Przepraszam bardzo. Dzieci dzwonią do ciebie. No to całkiem małe dzieci jeszcze. Dorosłą córkę, tak. Bardzo jest do nich przywiązany.